Dalsza część tematu pod tytułem, jak zrobić bohatera gangstera. I od razu przechodzimy do następnego kawałka trzonu, czyli historia. Oczywiście historie każdego gangstera przestępcy będą się różnić, tak jak różnią się historie innych postaci, jakie możemy sobie wymyślić, ale w każdej karierze gangstera można wyróżnić kilka motywów, nad którymi warto się zastanowić. Zaczynając od początku, czyli co stało się, że nasza postać jest przestępcą? Dlaczego wybrała taki styl życia? Dlaczego w przeciwieństwie do innych, zamiast pracować, uczyć się, oszukuje, kradnie, zabija? I chociaż niby każdy człowiek jest wyjątkowy, okazuje się, że na większość przestępców, na ich sposób myślenia, wpływa kilka związanych z ich korzeniami rzeczy. Numer pierwszy, czyli środowisko, otoczenie. Pewnie dla większości z Was oczywistą drogą jest lub była. Taka droga życiowa jak szkoła, technikum, praca albo szkoła, liceum, studia, praca. Tak pewnie zrobili Wasi rodzice, ich rodzeństwo, może Wasze starsze rodzeństwo, a nawet jeśli oni nie, to z pewnością tak zrobiła większość osób, które znacie. Większość osób, które uważacie za podobnych do siebie. Tak wygląda w sumie nasz świat, tak typowo. No to są też tacy ludzie i takie środowiska, w których tak samo oczywiste jest to, że żeby coś mieć, to nie trzeba na to zapracować, tylko trzeba to zdobyć. Są takie grupy ludzi, w których włączenie się do gangu jest sposobem na wzięcie swojego życia w garść, a handel narkotykami jest sposobem na to, żeby się wybić albo zrobić karierę. Większość znajomych takich ludzi jest w jakimś stopniu przestępcami. Kradną, handlują czymś nielegalnym, napadają na ludzi. Większość z nich mieszka w miejscu, w którym mieszkał ktoś, kto dla nich jest sławny, kto zrobił karierę. Większość z nich zna prawdziwych przestępców. I chcą być tacy jak oni, mieć pieniądze i szacunek. Jeśli zdecydujemy się na postać z takimi korzeniami, jest parę rzeczy, nad którymi warto się zastanowić podczas jej tworzenia. Kim byli jej rodzice, jaka była jej pozycja na kwadracie, to czy poznali kogoś ważnego, to czy sami zdołali się w jakiś sposób zapisać, zasłynąć z czegoś, czy mają już jakąś ksywkę. Dodatkowo, taka dzielnica będzie w pewnego rodzaju zasobem postaci. To będzie miejsce, w którym można zdobyć Nielegalne środki, broń i mieć dostęp do zdesperowanych ludzi, którzy zrobią różne rzeczy za pieniądze. Dogadaj to z MG, tak, żeby móc mieć frajdę, kiedy wraz z drużyną traficie do takiego miejsca, żeby reszta graczy mogła zobaczyć, że znasz tych ludzi, bo stąd pochodzisz. I jeżeli nie gracie sesji, która jest oparta na tym miejscu, czyli twoja postać opuściła je, to trzeba też wiedzieć, że dla wielu ludzi z takiego miejsca marzeniem jest je opuścić. Wyjechać z trailer parku, zamieszkać poza gettem, uciec z faweli, po prostu wyrwać się. Twojej postaci się udało. Jak? Numer dwa to rodzina. Jeszcze silniejsze połączenie niż samo środowisko z motywami przestępczości. Bardzo często jest to rodzina, w której wszyscy lub prawie wszyscy należą do jednej organizacji przestępczej. Na tej zasadzie działają mafian, drangetta, część karteli. Takie sytuacje można też często zobaczyć w gangach. Takim popkulturowym przykładem... Jak to może wyglądać, jest na przykład serial Synowie Anarchii. A na przykład w The Wire po polsku Prawo Ulicy, serialu, który w tym temacie też polecam, jest scena, gdzie siedzący w więzieniu ojciec tłumaczy odwiedzającemu go synowi, że powinien zmienić fryzurę, bo za łatwo będzie go rozpoznać świadkom i za łatwo będzie go zidentyfikować. Matka zaś tego chłopaka ciśnie go przy mężu, że za późno wstaje i w związku z tym inne chłopaki na rogu. Nie szanują go tak bardzo jak powinni. Czyli mamy sytuację, w której, tak jak w większości normalnych domów, rodzice cisną swoje dziecko, żeby był bardziej pracowity i lepiej przygotowywał się do życia, tylko po prostu jest to inne życie, niż my znamy. W Anglii, na przykład, są całe dynastie rabusiów, które napadają na konwojentów, na banki, na wystawy różnego rodzaju, i oni mają swoje przekazywane z pokolenia na pokolenie sekrety kasiarskie, triki z alarmami itd. Taką sytuację można na przykład zobaczyć w filmie Generał z Brendanem Gleesonem. Jeśli chcesz, aby Twoja postać pochodziła z takiej rodziny, no to podstawowa sprawa, musisz z MG taką rodzinę przygotować, obgadać jak ona się zachowuje, wymyślić różnych npc zwłaszcza jeżeli będziesz się z nią kontaktował w trakcie trwania przygód. A w ogóle fajnym patentem, tak powiem teraz na boku, mogłoby być na przykład zagranie całą drużyną, która z takiej rodziny pochodzi. I taka rodzina też może być pewnego rodzaju zasobem, pewnego rodzaju wsparciem, może w niektórych sytuacjach pomóc. Może być również problemem, jeżeli wrogowie na przykład tej rodziny będą uznawać drużynę również za swoich wrogów ze względu na to, że ktoś z tej rodziny razem z nimi cały czas przebywa i tutaj na przykład postać NPC-a, który może być wuj z niewyparzoną gębą, nagle staje się pewnego rodzaju słabością bohatera. Numer 3. czyli sytuacja, która wbrew pozorom zdarza się najrzadziej, czyli ktoś wychowany w zupełnie normalnej rodzinie, zostaje przestępcą na skutek, powiedzmy, zrządzenia losu, czyli albo pojawia się w jego życiu jakaś okazja, z której postanawia skorzystać i przejść na złą stronę mocy, albo zostaje do tego w jakiś sposób zmuszony. I tu pierwszym przykładem będzie Edgar Valdez, człowiek znany jako La Barbie, który w tej chwili od zeszłego roku odsiaduje wyrok 49 lat więzienia w Stanach Zjednoczonych. To był zwykły chłopak z Laredo w Teksasie, który tak jak większość chłopaków w jego wieku, nie wiem, chodził na randki, grał w futbol amerykański, generalnie zajmował się zwykłym amerykańskim życiem, jakie znamy z serialów i w pewnym momencie wpadł na pomysł, że skoro mieszka przy granicy, to handel narkotykami jest w sumie dobrym sposobem na to, żeby znaleźć w życiu więcej rozrywki i pieniędzy. Poszło mu tak dobrze, że został numerem 4 w kartelu Bertrand Leyva. I jest osobą właściwie samodzielnie odpowiedzialną za zorganizowanie Acapulco, tak że z kurortu zmienił się on w strefę wojny pomiędzy kartelami narkotykowymi. Generalnie to, co nam wynika z tych trzech dróg, to jest po prostu to, aby zastanowić się powtórzę to jeszcze raz dlaczego nasza postać jest przestępcą, jak to się stało, jakie w związku z tym ma znajomości, umiejętności, jakie ma podejście do tego, co robi. Co jest w sumie, tak jak z każdą inną postacią, potrzebne do tego, aby była pełna. Kolejna rzecz, która wiąże się z historią większości przestępców, tak naprawdę, to więzienie. I to nie jest tak, że do więzienia trafiają tylko głupi bandyci, tacy, którym coś nie wyszło, i że to generalnie taki trochę game over. Wręcz przeciwnie, w wielu subkulturach przestępczych odbycie kary w więzieniu jest powodem do dumy. Czymś w rodzaju kolejnego rytuału przejścia. To, że ktoś odsiedział swoją karę, świadczy po pierwsze o tym, że nikogo nie wsypał, a po drugie, o tym, że dał rady tam przetrwać. Zresztą czas odsiadki wcale nie musi oznaczać, że przestępca jest na ławce rezerwowych. W więzieniu również można zajmować się przemytem, hazardem, wymuszeniami a nawet zabójstwami. Takie organizacje jak Liczby z Południowej Afryki, jak LEME, czyli Meksykańska Mafia z południa Stanów Zjednoczonych, czy Bractwo Aryjskie, to organizacje, które powstały w więzieniach i prędzej tam działają. Na dodatek, dosyć szybko wyszły na zewnątrz więzień i działają już. Również wśród normalnego społeczeństwa, wykorzystując to, że łatwo zastraszyć kogoś, kto siedzi w więzieniu losem jego bliskich, i łatwo zastraszyć kogoś, kto, kogo bliski jest w więzieniu, jego losem, zwłaszcza jeżeli wiemy, że ten, kto straszy, ma również swoich wspólników w tym więzieniu. A więc, skoro większość przestępców prędzej czy później trafi do więzienia, niektórzy trafiają nawet kilka razy w ciągu życia, to tworząc taką postać przestępcy, możemy się zastanowić. Czy do tego więzienia trafiła i jak widać, jeżeli nie, to trzeba się zastanowić dlaczego. Za krótko działa, ma za silne plecy, za dużo kontaktów, może kogoś wsypała, a może jest taka dobra. A z drugiej strony, jeżeli trafiła do tego więzienia, co jest bardziej typowe, no to warto wiedzieć dlaczego, jak długo się działa i co w tym więzieniu właściwie się z nią działo. Kolejna rzecz, która wiąże się z historią większości przestępców, to przemoc. I tu należy się zastanowić. Jak ta przemoc była w życiu naszej postaci powszechna? Czy zaczęła się od dziecka, czy może kiedy poszedł do szkoły, a może dopiero kiedy zaczął łamać prawo? Czy nosi jej ślady? Bo może zarówno na zewnątrz w postaci blizn po strzelaninach, czy po czyimś ataku nożem, a może też w środku jako pamięć o skrzywdzonych przyjaciołach i rodzinie, albo wręcz jej własnych ofiarach. Kolejna rzecz, równie powszechna w życiu w większości przestępców jak przemoc, to różnego rodzaju używki. Jak wiemy, Pomagają znieść stres, a życie przestępcy, chyba z tego co mu już mówiłem, wynika, jest tego stresu pełne. Dlatego, wymyślając taką postać, również o tym należy pomyśleć, czy ta postać była uzależniona, jeżeli tak, to od czego i jak to na nią wpłynęło. I tu kończymy trochę myślenie o historii, i przechodzimy do kolejnego momentu trzonu, do, kolejnego, do kolejnej rzeczy w trzonie, czyli charakteru. Jak pewnie zauważyliście już z tego co dotąd mówiłem większość przestępców to ludzie tacy jak my. Przynajmniej nie ci naprawdę hardkorowo brutalni. Po prostu przyzwyczajeni nieco bardziej walczyć o swoje, być może nieco bardziej bezwzględni, jeżeli chodzi o osiąganie własnych celów. Natomiast jest jedna rzecz, która podobno nie jestem psychologiem, ale tak słyszałem, podobno charakteryzuje większość przestępców. To jest swoista obrona psychologiczna aby dawać sobie radę z tym, co się robi. Polega to na tym, że większość z nas nie lubi myśleć o sobie jako o złych ludziach. Przestępcy, tak samo jak my, nie myślą o sobie, jestem przestępcą, jestem złym człowiekiem, robię złe rzeczy. Muszą sobie w jakiś sposób wytłumaczyć, dlaczego zachowują się inaczej niż reszta społeczeństwa. I to wytłumaczenie najczęściej ma formę, ja wiem lepiej, jak wygląda życie, lub reszta ludzi to frajerzy, którzy nie potrafią tak samo jak ja walczyć o swoje. Tu też ważne są wszelkiego rodzaju kodeksy. Większość organizacji przestępczych ma swoje kodeksy, większość subkultur przestępczych ma swoje kodeksy. Takie hasła, które pomagają im myśleć o sobie jako o ludziach honoru. Jest na przykład takie powiedzenie, że taka zasada mafia nie zabija kobiet i dzieci. To bzdura. Bardzo często w historii mafii zdarzało się zarówno zabijanie kobiet, jak i dzieci, ale podejrzewam, że każdemu mafiozo jest łatwiej dobrze o sobie myśleć, kiedy jest przekonany, że nawet jeżeli coś takiego zrobił, to to był wyjątek, a on tak naprawdę jako człowiek honoru więcej czegoś takiego nie zrobi. I ostatnia część tworzenia postaci, czyli wykończenie. I to już krócej, bo tak naprawdę nie ma za wiele co o tym mówić. Motywacje i cele jak zwykle wynikają z historii i z charakteru. I czy ktoś chce być bogaty, czy mieć władzę, czy chce, żeby jego rodzina była szczęśliwa, to wszystko mogą być. Motywację kogoś, kto jest przestępcą. Po prostu krótkoterminowe cele będą bardziej związane z przestępczą działalnością. Zaś co do słabości, jest mnóstwo wynikających z tej konwencji. Wystarczy po prostu pobejrzeć parę filmów i zobaczyć, co z tej konwencji wynika. I na przykład rodzina. Są to albo ludzie z branży, których działania rzutują na naszą postać. Albo ktoś z rodziny naszego bohatera chce wyjść na prostą, zdać uczciwym człowiekiem, jest w pewnym sensie słabym punktem bohatera. A być może ktoś z jego rodziny siedzi w więzieniu i z tego powodu są na bohatera naciski. Wrogowie, i ci otwarcie wrodzy, jak przeciwnicy, którzy próbują zdobyć nasze terytorium, i ci, którzy w tajemnicy próbują nam wbić nóż w plecy. Długi, narkotyki, nieodpowiednie romanse. Tak się składa, że zarówno kryminal drama, jak i kryminal thriller obfitują w tego typu rzeczy, bo generalnie wszelkiego rodzaju ludzkie słabości świetnie pasują do tej konwencji, do tego tematu. Podsumowując, pomyśl o historii postaci, również pod względem tych kamieni milowych, jakie wymieniłem. Jak one na tę postać wpłynęły, czyli jaki będzie miała charakter, ambicje a ambicje to cele i motywacje. I na koniec Wykończ to fajnymi słabościami, które zrobią z tej postaci postać z krwi i kości. Nie zapomnij również subskrybować tego kanału i komentować pod naszymi filmikami. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszego zdania, tego co sądzicie o tym, co mówimy, i tego, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. Przypominam, że detektyw czeka na to, abyśmy mogli go podarować komuś z was. No i do zobaczenia!